Suwalskie organizacje pozarządowe zgłosiły swoją gotowość do udzielania pomocy suwalskim seniorom. Deklarują na przykład wsparcie w zrobieniu zakupów. Wystarczy wskazać listę potrzebnych artykułów, dać na nie pieniądze, a sprawunki zostaną dostarczone do domu. Zaufać można harcerzom, którzy przyjmują zgłoszenia od poniedziałku do soboty w godzinach od 15 do 18 pod numerami widocznymi na ekranie. Kolejne organizacje to Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie po Drodze. Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do środy oraz w soboty w godzinach od 11 do 15 pod numerem widocznym na ekranie. Spółdzielnia Socjalna Perspektywa udziela pomocy w zakupach seniorom w wieku powyżej 70 lat. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu widocznym na ekranie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 lub drogą elektroniczną. Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat. Zgłoszenia są przyjmowane całodobowo pod numerem telefonu widocznym na ekranie. Na pomoc ruszył także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Pracownicy socjalni realizują zgłoszenia przekazane za pośrednictwem infolinii 22 505 11 11. Ich pomoc kierowana jest do osób w wieku 70 i więcej lat, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.